minutę ciszy, ponieważ jak wszyscy wiemy, wydarzyła się wielka tragedia i uczcimy pamięć prezydenta miasta Gdańska minutą ciszy. Drodzy Państwo, to co się wydarzyło wczoraj podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, odbija się szerokim echem w całej Polsce. Te pierwsze wiadomości, które do nas docierały, były bardzo smutne. No a dzisiaj nadeszła ta tragiczna wiadomość i niestety, ale wydarzyła się wielka tragedia. Doszło do morderstwa i trudno nam się wszystkim i tutaj obecnym, ale też myślę, że wielu ludziom, mieszkańcom całej Polski pogodzić się z tym. Z pięknej imprezy charytatywnej, która łączy, która ma za zadanie pomagać innym. Powiem szczerze, ja się nie cieszę. Jest to naprawdę ciężki dzień dla nas, tak? Bo zawsze w poniedziałek po finale staraliśmy się działać, cieszyć z tym, że kolejne środki i kolejny sprzęt trafi do specjalistycznych lecznic czy szpitali. Tak dzisiaj cieszymy się też tylko i wyłącznie z tego, że w ten finał się odbył. Szkoda, że z tak smutnym i tragicznym skutkiem. Chciałbym tylko jedno zdanie powiedzieć i zostawić tak nas wszystkich chwili zadumy. Pomyślmy o tym, co się dzieje, tak? W jaki sposób rozmawiamy ze sobą, ze znajomymi, jak wygląda ta fala nienawiści i hejtu, tak? Bo to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jak ona wygląda i jak krzywdzi wielu osób. I to bez znaczenia jest, czy to jest szaleniec, czy osoba, która jest nakręcona w jakikolwiek sposób, tak? To nie ma znaczenia. Bo to, co wydarzyło się wczoraj w Gdańsku, mogło się równie dobrze wydarzyć w Poznaniu czy we Wrocławiu, a także w Rawiczu. A jeżeli my wszyscy, i mieszkańcy Rawicza, całego regionu, i mieszkańcy Polacy, po prostu Polacy, jeżeli my nie powiemy stop hejtowi, fali nienawiści i wzajemnego oczerniania się, to co będzie dalej? W przyszłym roku ktoś dźgnie nożem wolontariusza? Nie możemy się na to zgodzić. I bardzo proszę, pomyślcie wszyscy o tym, co można zrobić jeszcze więcej, tak? Bo to spotkanie tutaj dzisiaj ma charakter symboliczny i tylko taki ma cel. Natomiast ważne jest to, żeby to przesłanie szło dalej, tak? Takie spotkania jak dzisiaj tutaj odbywają się w wielu miejscach Polski. Tu nie chodzi o żadną politykę, tu chodzi o to, o wspólne zastanowienie się i o czynienie dobra, tak? Bo tym jest i Wielka Orkiestra, i działalność charytatywna, której ofiarą wczoraj był prezydent Gdańska, a ofiarą tak naprawdę nienawiści, hejtu może być każdy z nas. Wszyscy widzicie, co się stało dzisiaj też dodatkowo. To dla nas, jako dla organizatorów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to też boli. Rezygnacja Jurka Owsiaka. A ja wam powiem szczerze, ja dzisiaj rozmawiałem z paroma osobami fundacji. Jurek po prostu jest zaszczuty tym, co wypisywane jest od wczoraj i od wielu wcześniejszych dni, tak? Przed finałem, zawsze przed finałem. A ja zawsze wychodzę z tego założenia, że jeżeli ktoś chce pomagać, to niech pomaga, a
Jak ktoś nie chce pomagać, to niech nie przeszkadza. Tylko i wyłącznie o to proszę. I tyle.